na kolejną kadencję oczywiście rozwój infrastruktury szkolnej, to ja mówię tutaj o termomodernizacjach szkół, mówię o budowach basenu, wyposażenia klas lekcyjnych i to się dzieje, a najbardziej takim tematem, który mnie tutaj jakby pozwala na tą dalszą działalność, to jest uruchomienie publicznej szkoły zawodowej, wyższej szkoły zawodowej. To jest przyszłość dla naszych uczniów. My mamy, można powiedzieć, bardzo dobre szkoły podstawowe, szkoły średnie i takim jeszcze taką wisienką na torcie byłaby uczelnia zawodowa w Grudziądzu. Ja mam pytanie odnośnie oświaty jako takiej, bo to jest taki element w budżecie, który najbardziej obciąża finanse miasta. Czy macie Państwo jakiś plan na restrukturyzację całej oświaty, żeby o koszty zmniejszyć? To znaczy nie, my, jeżeli chodzi o restrukturyzację szkół, nie ma mowy o likwidacji żadnej szkół. Nie ma mowy. Ale, jest niż demograficzny. Ale jest i dlatego jest bardzo ważne, aby dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy danych szkół zabiegali o to, aby uczniowie w danych szkołach byli. Bo jeżeli nie ma uczniów, no jak może funkcjonować szkoła, jeżeli nie ma uczniów? Dla nas jest bardzo ważne, żeby ten marketing, ta promocja danej placówki, no w tym swoim środowisku się odbywała. Dyrektorzy to robią, nauczyciele to robią, demokracja jest demokracją. Demografia jest demografią. Jeżeli chodzi o nabór do szkół podstawowych, to też wiemy, że z okolicznych miejscowości też do naszych szkół dzieci uczęszczają. Także tu jest jakby szeroki wachlarz tego, aby te szkoły miały po prostu swoich uczniów. W nowej kadencji mamy nowego wiceprezydenta w postaci Tomasza Smolaka. Jak pani zapatruje się na współpracę z panem? Ja lubię współpracować i myślę, że z panem Tomkiem Smolarkiem na pewno będzie mi się udało. Ta współpraca będzie układała. Jest osobą też, który ma dużo empatii w sobie i myślę, że już współpracowaliśmy, bo przecież był przewodniczącym swojego komitetu i moim zdaniem nigdy nie było zgrzytów i zawsze ta współpraca się układała bardzo dobrze. Myślę, że jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, tak traktuję tę funkcję, którą będę piastował, zaufanie przede wszystkim, zaufanie ze strony Koalicji Obywatelskiej, zaufanie ze strony pana prezydenta, który powołał mnie na to stanowisko. Ufam i wierzę w to, że sprostam temu zadaniu i poradzę sobie na tym stanowisku. Najważniejsze cele, zamierzenia. O celach trudno mówić, bo bardziej chodzi mi po głowie ten początek, który zazwyczaj jest trudny podczas obejmowania nowego stanowiska pracy. Natomiast myślę, że jestem otoczony wieloma osobami tutaj w urzędzie, przede wszystkim panem prezydentem, panią wiceprezydent Różą Lewandowską, panem Tomaszem Szczechowskim, skarbnikiem, no i przede wszystkim człowiekiem od wszystkiego, człowiekiem orkiestrą, panem Andrzejem Herkiem, którzy będą udzielali mi na tyle cennych rad, że ten początek bezboleśnie niejako będzie dla mnie tutaj w te moje pierwsze dni, pierwsze tygodnie. Proszę mi oczywiście wybaczyć, czasem może będą to jakieś trywialne pytania z mojej strony, natomiast uważam, że powinienem sobie szybko poradzić z takim już mocnym przystąpieniem do pracy ku zadowoleniu mieszkańców i naszego miasta. Czym będzie się pan zajmował? Jeżeli coś pominę, to proszę mi wybaczyć. Na pewno Straż Miejska, na pewno kultura i sport, na pewno gospodarka odpadami, transport. Proszę mi wybaczyć, bo to tak bardzo szybko wszystko. Ten akcent, gdzie pan chce, taki największy? Przed chwilą telewizja kablowa pytała mnie i ja właśnie stwierdziła fakt, że bliski panu jest, mojej osobie jest sport. Rzeczywiście sport jest bardzo dla mnie bardzo ważny, ale chcę przypomnieć także, że Straż Miejska, którą też będę kierował. Od 2008 roku byłem przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa, więc te relacje ze Strażą Miejską są dla mnie też nieobce. W 2015 roku byłem w zespole, który jakby zmieniał wizerunek ówczesnej Straży Miejskiej. Na pewno to jest taki odcinek, gdzie trzeba będzie troszeczkę popracować, aby ten wizerunek wśród mieszkańców Grudziądza był zdecydowanie bardziej pozytywnie odbierany. Sport zawodowy, amatorski, młodzieżowy? Tak, myślę, znaczy oczywiście wszystkie te jakby gałęzi sportu, od tego amatorskiego, potem zawodowy, Olimpia i GKM.
Ja mam pytanie jeszcze o mandat, bo kandydował Pan z dużego okręgu, wynik rewelacyjny, 2205 głosów. Ludzie głosowali na Pana jako na radnego. W tej chwili mandat Pan zdaje. Jaki ma Pan komunikat do tych ludzi z Pana okręgu? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście po raz kolejny bardzo dziękuję moim wyborcom, którzy w tak licznej grupie oddali na mnie głos. Kompletnie nie byłem na to przygotowany. To pokazało z kolei pewne oczekiwania co do mojej osoby. Rzeczywiście, no dzisiaj przychodzi taki moment ze strony Koalicji Obywatelskiej, którą reprezentowałem w wyborach samorządowych. Postawiono przede mną jakieś kolejne zadania i rzeczywiście to przejście z pozycji radnego na wiceprezydenta. Mam nadzieję, że moi wyborcy, którzy oddali na mnie tyle głosów, zrozumieją, że jest to jakiś kolejny etap w moim funkcjonowaniu na ich jakby korzyść, na korzyść mieszkańców Grudziądza, na korzyść mieszkańców miasta. Myślę, że to się nic nie zmieni, tak naprawdę, znaczy jestem nawet przekonany, że to się nic nie zmieni, ponieważ radnym byłem i starałem się pracować dla dobra nie tylko czwartego okręgu, z którego taki miałem dobry wynik, ale też i na jakby dla całego miasta. A teraz będąc wiceprezydentem, myślę, że będę miał, chciałem powiedzieć, ułatwione zadanie, ale na pewno będzie mi też prościej i pracować dla miasta, mając oczywiście wsparcie w grupie radnych, którą reprezentuję. Natomiast mam nadzieję, że moi wyborcy nie będą mieli tego za złe, ponieważ będę do ich dyspozycji przez ostatnie parę dni. Zresztą jestem często zagadywany przez osoby, zwłaszcza z mojego osiedla, gdzie mieszkam. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo pozytywna reakcja. Oczywiście gdzieś tam w przestrzeni publicznej ta informacja o mojej wiceprezydenturze gdzieś się pojawiała. I bardzo pozytywnie to ludzie odbierają. Ja chcę tylko zapewnić moich wyborców, ale także wszystkich mieszkańców Grudziądza, że zdając mandat, robię to tylko dlatego, aby jeszcze bardziej pracować na rzecz naszego miasta, a jestem przekonany, że tej pracy na pewno tutaj nie będzie brakowało. Ja jeszcze muszę zapytać o Komisję Bezpieczeństwa. Oddaje Pan swoją Komisję Bezpieczeństwa osobie, która jest debiutantem i związaną z kulturą w Grudziądzu. Tak. Odpowiem może tak dyplomatycznie. Rzeczywiście ta funkcja, którą teraz przejmie pani Dąbrowska, jest jakby poza, nazwijmy to może poza moją decyzją. Natomiast kwestie, czy tak faktycznie pozostanie, no to jakby ceduje mimo wszystko na szefa klubu pana Pawła Napolskiego. Ja rozumiem pani intencje, pani pytania. Odpowiedziałbym przewrotnie. W 2008 roku, kiedy Janusz Dzięcioł został posłem, ja również przejmowałem po nim funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Powiem jeszcze więcej. Wierzyłbym to, albo chcę wierzyć, że pani Ewelina Dąbrowska z nie gorszym skutkiem niż ja będzie prowadziła sprawy bezpieczeństwa. Czy tak będzie? Ja jej tego życzę. Szanowni Państwo, chciałbym oficjalnie poinformować, że powołałem na stanowisko wiceprezydentów pana Tomasza Smolarka, który właściwie od wczoraj popołudnia pełni funkcję wiceprezydenta, pierwszego wiceprezydenta, i pani Róża Lewandowska, która pełni funkcję drugiego, tak to jest formalnie określane. Jeżeli chodzi o obszar odpowiedzialności poszczególnych wiceprezydentów, on się w niewielkim stopniu zmienił do tego, co było do tej pory.
pierwszy wiceprezydent będzie odpowiadał za Wydział Kultury i Sportu, będzie odpowiadał za transport publiczny, za Straż Miejską, to jest pewna zmiana, ale Tomasz Smolarek jest tutaj w tym obszarze dość doświadczony przez wiele lat, jako radny był szefem Komisji Bezpieczeństwa. Będzie też odpowiadał za Biuro Odpadów Komunalnych, bardzo trudny, ale bardzo ważny obszar. Róża Lewandowska, tutaj w niewielkim stopniu się to zmieniło, będzie odpowiadała oczywiście za oświatę, za pomoc społeczną, Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Działalności Gospodarczej, Wydział Uprawnień Komunikacyjnych. Kolega będzie odpowiadał za Biuro Lasów Komunalnych. To jest pewna zmiana w stosunku do tego, co było do tej pory. Pewne zmiany w strukturze zajdą jeszcze od 1 czerwca, ale one będą dotyczyły już takich wewnętrznych, operacyjnych rzeczy. Jeżeli chodzi o te obszary, one pozostaną tutaj niezmienne. Zatem słuchajcie, jeszcze raz Wam gratuluję. Gratuluję Tomku, przepraszam, tak zacznę, ale zacznę od pierwszego wiceprezydenta. Gratuluję dużo i cóż, życzę Wam wytrwałości na tych stanowiskach. To jest z jednej strony wielka nobilitacja, ale też i wielka odpowiedzialność, ciężka praca, misja, praca 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Pani Róża Lewandowska to może potwierdzić. Tak, ale myślę, że wspólnie razem będziemy tworzyli zgrany zespół. Tak skromnie gdzieś tam z dala, ale chodźcie też tutaj. Dwaj członkowie wasi, wielkie wsparcie. Tomek Szczechowski, skarbnik, który oczywiście skarbnikiem pozostaje. Chodź Tomku. Wielkie wsparcie dla nas wszystkich. No i Andrzej Herek, sekretarz. Również niesamowicie doświadczony samorządowiec, człowiek, który nas wspiera praktycznie przez ostatnie 5 lat, nie jako sekretarz, a wcześniej przecież przez wiele lat był naczelnikiem czy dyrektorem jednego z ważnych, bardzo ważnych wydziałów, więc razem wspólnie tworzymy drużynę, która jestem przekonany, że będzie działała dla dobra mieszkańców i wiele fajnych, dużych i koniecznych projektów będziemy wspólnie realizować. To tyle, dziękuję. Zapraszamy teraz do stołu jeszcze, żebyśmy może w takiej luźniejszej atmosferze. Oczywiście, że pytanka. Kiedyś właśnie jeden z Państwa redaktorów mówił o tym, że kiedy rozpoczynaliśmy wcześniejszą, znaczy tą pierwszą kadencję, to robiliśmy takie śniadania wtorkowe, o ile dobrze pamiętam, właśnie z dziennikarzami. Może warto do tego wrócić, to dzisiaj jest taka namiastka, jest dużo może owoców do skosztowania, kawa, herbata. I żeby w takiej może mniej formalnej atmosferze porozmawiać o sprawach związanych z miastem. Pytania jesteśmy otwarci. Tak, dobrze. Właśnie czy jakieś takie szczególne zalecenia, plany w kierunku pierwszego wiceprezydenta czy pani wiceprezydent? Czy uczulał pan na coś? Oczywiście, że tak, bo te wszystkie obszary to są wielkie wyzwania. Jeżeli chodzi chociaż o Wydział Transportu, to mamy tutaj plany dotyczące rozwoju chociażby sieci tramwajowych, zakupy nowych wozów tramwajowych. Także cały czas rozbudowujemy połączenia komunikacyjne. To jest związane też z finansami. Przed nami decyzje z rozwojem chociażby karty miejskiej, karty tej, która jest dzisiaj jako bilet elektroniczny. Myślę, że będziemy też ściśle współpracowali z powiatem, jeżeli chodzi o rozwój transportu w powiecie, co powinno być powiązane z naszym transportem miejskim. Jeżeli chodzi o Wydział Sportu, no to tutaj także jest wiele i kultury, jest wiele wyzwań, oczekiwań też stowarzyszeń sportowych, także i wiele się dzieje w obszarze kultury. I myślę, że to pewne, znaczy większość rzeczy będziemy oczywiście kontynuować, bo to jest coś, co jest niebywałym dorobkiem, no ale też
wyzwania chociażby finansowe, które stoją tutaj przed kolegą, odpady także, więc na ten temat Straż Miejska, więc na ten temat wczoraj rozmawialiśmy, lasy komunalne, gdzie mamy konkretne plany chociażby budowy Centrum Edukacji Przyrodniczej na ulicy Lipowej. Mamy projekt rozbudowy Centrum Edukacji Ekologicznej nad Torem. Mamy pomysł, skąd pozyskać środki. Więc to są wyzwania stojące właśnie przed panem wiceprezydentem. Jeżeli chodzi o panią wiceprezydent Różę Lewandowską, to oczywiście i pomoc społeczna, i edukacja. To są bardzo trudne obszary. Pomoc społeczna może nie zawsze obszar taki, nie chciałbym powiedzieć doceniany, ale bardzo ważny, bardzo wrażliwy, jeżeli chodzi o pewne działania. Więc tu też konkretne wyzwania, ale jestem przekonany, że pani Róża Lewandowska już wcześniej pełniła funkcję przecież wiceprezydenta, przecież znacie panią wiceprezydent i te obszary tutaj się nie zmieniły i myślę, że sobie z tym doskonale poradzi. Panie prezydencie, pani Róża Lewandowska, no już można powiedzieć, że jest zaufanym współpracownikiem pana, więc można wiedzieć, dlaczego pan znowu postawił na panią Różę. Dlaczego pan Tomasz Smolarek? Pan Tomasz Smolarek jest bardzo doświadczonym samorządowcem, jest radnym od 20 lat. Doskonale zna funkcjonowanie miasta, zna funkcjonowanie Rady Miejskiej. Myślę, że będzie tutaj też takim wsparciem w kontakcie z radnymi. Przecież doskonale państwo wiecie, że sam prezydent czy prezydenci no niewiele mogą zdziałać bez większości w Radzie, bez współpracy z radnymi, bez współpracy z przewodniczącymi komisji i myślę, że to doświadczenie właśnie samorządowe, doświadczenie bycia przez ponad 20 lat radnym, no będzie tutaj dużym wsparciem dla mnie.